Szanowni, w tym filmie chciałbym omówić kilka przykładów zastosowań tego rozumowania, które opiera się o wzajemność oddziaływań, o zasadę akcji i reakcji, jeżeli wolicie. O to, że jeżeli dwa ciała oddziałują ze sobą, to oddziałują ze sobą zawsze wzajemnie, to znaczy jeśli jedno działa na drugie, to drugie działa w ten sam sposób na pierwsze, w taki sam sposób, no prawie w taki sam sposób, dlatego że kierunek się zmienia. Jeśli jedno działa na drugie tak, że go przyciąga w tą stronę, no to to działa na to tak, że przyciąga go w tą stronę, ale z tą samą siłą, w ten sam sposób. No i pierwszym wnioskiem wynikającym z tej zasady wzajemności, zasady akcji i reakcji, które chcę wam zaprezentować, to wyjaśnienie, dlaczego możemy chodzić. Tutaj chciałem odwołać się do tego, że na lodzie chodzi się ciężko, tak? Nogi tak w miejscu się obracają. Tu mamy zdjęcie i na tym zdjęciu to, co widać, to widać, że ten mężczyzna odpycha ziemię do tyłu. Tak, odpycha powierzchnię tego asfaltu, czy cokolwiek to jest, do tyłu. No i zgodnie z zasadą akcji i reakcji asfalt działa na niego do przodu. Siłą do przodu, popychając jego nogę, a za pośrednictwem nogi całe ciało. No i mamy tutaj jeszcze obrazek tak zwanych kolców, butów sportowych lekkoatletycznych, które, żeby zwiększyć przyczepność tutaj w tej części przedniej, w której się odpychamy, biegacz odpycha się od bieżni, tam pokryte jakimś specjalnym tworzywem, jeszcze ma takie krótkie kolce. No więc zasada akcji i reakcji, zasada wzajemności oddziaływań pozwala nam zrozumieć, dlaczego w ogóle jesteśmy w stanie się przemieszczać, chodzić. Drugie pytanie jest takie, no dobrze, a dlaczego silniki rakiet działają w kosmosie? No i mamy tutaj takie zdjęcie promu kosmicznego, to jest właśnie nie zdjęcie, a obrazek, wizja artystyczna. No i jak rozmawialiśmy o tym na lekcji, albo przy innych okazjach wiele osób mówi, a bo to się te gazy wylotowe się odpychają od powietrza i dlatego rakieta leci do góry, albo odpychają się od atmosfery i dlatego rakieta leci do góry. No to oczywiście nie może być prawdą, dlatego że te silniki działają także w przestrzeni kosmicznej, tam gdzie nie ma żadnej atmosfery. No i zasada jest taka, że tak jak tu widać, wydobywają się z dużą prędkością gazy wylotowe. To się dzieje w komorze spalania tej rakiety, w którym wybucha paliwo, zapala się paliwo i z dużą prędkością cząsteczki tych gazów wylotowych wylatują wstecz, no, do tyłu. To znaczy, że coś musiało działać na nie, jakaś siła musiała działać na nie na tym rysunku w prawo, no, a to oznacza, że na rakietę, ze strony rakiety musiała działać siła, bo tu niczego innego nie ma, tak? Musiała je wypchnąć w prawo, no a to znaczy, że na komorę spalania, a za pośrednictwem komory spalania na całą rakietę musi działać siła o tej samej wartości, tylko w przeciwnym kierunku, w lewo, i to jest ta siła, która popycha rakietę do przodu. Bez pośrednictwa jakichkolwiek innych cząsteczek w przestrzeni kosmicznej także. No i pokrewnym pytaniem, pokrewnym wyjaśnieniem jest, dlaczego jak mam balon, nadmucham go i trzymam wylot balonu zamknięty, to nic się nie dzieje, a jak puszczę, to balon odlatuje nagle gwałtownie. No i też mnóstwo jest odpowiedzi takich, że cząsteczki powietrza odpychają się od innych cząsteczek powietrza. Nic z tych rzeczy, kiedy mam balon zamknięty, no w środku jest powietrze, rzeczywiście jest tam dużo cząsteczek powietrza, i balon ciśnie na to powietrze tak samo mniej więcej, tak samo dokładnie z każdej strony, i powietrze ciśnie na balon tak samo z każdej strony. W związku z tym, jak zawiążę ten wylot
położę balon na stole, to mi nigdzie nie poleci, będzie tam sobie po prostu spoczywał. Natomiast jak otworzę ten wylot, no to balon zaczyna się kurczyć i wypychać powietrze na tym rysunku w lewo. To znaczy działa na nie, na te cząsteczki powietrza siłą, która jest skierowana w lewo i z zasady wzajemności oddziaływań, z zasady akcji reakcji, cząsteczki powietrza muszą działać na prawo, na balon siłą skierowaną w prawo. No i właśnie dlatego balon odlatuje w prawo. No, o żadnym odpychaniu cząsteczek powietrza od innych cząsteczek powietrza nie ma tu mowy. No i w końcu najbardziej chyba tradycyjny paradoks, pytanie, no dobrze, a skoro jest to zasada akcji reakcji, to dlaczego koń jedzie, znaczy zaprząg konny jedzie, no na zdjęciu macie zaprząg, który stoi, ale to jest bardzo ładne zdjęcie takie z boku, na którym wszystko można ładnie wyjaśnić. No, gdyby ten koń chciał ruszyć do przodu, to oczywiście siła, z jaką za pośrednictwem dyszla działałby na wóz, byłaby dokładnie taka sama jak siła, z jaką dyszel tutaj, czy wóz za pośrednictwem dyszla działałby na konia. Więc te dwie siły działają w przeciwnych kierunkach i z ich działania nie może wyniknąć żaden ruch. Natomiast podobnie jak w pierwszym na pierwszej tablicy, tam gdzie rozważaliśmy, dlaczego możemy iść do przodu, poruszać się do przodu, no koń odpycha podłoże do tyłu, a podłoże działa na nogi konia, na jego kopyta siłą w przeciwnym kierunku, działa do przodu z zasady akcji-reakcji. No i to jest ta siła, która powoduje, że koń może poruszać się do przodu, a wóz dokłada tutaj do tego obrazu niewielką siłę tarcia, niewielką siłę, która usiłuje zatrzymać koła. No ale po to właśnie wymyślono koła, żeby można było doprowadzić do sytuacji, w której ta siła, z jaką ziemia tutaj działa na kopyta końskie, była większa. Bo na wszystkie cztery kopyta, tylko ten koń tak stoi, że nie widać tych kopyt po drugiej stronie, po jego lewej stronie, była większa niż opory, które związane są starciem kół powozu o powierzchnię. No gdybyśmy tutaj zamiast powozu postawili jakiś blok kamienisty z kamienia i powiedzieli temu koniowi, że ma go ciągnąć, to by go nie uciągnął, bo opór stawiany przez ten blok, tarcie pomiędzy podłożem a tym blokiem byłoby za duże. A jeżeli jest koło, to naprawdę wielki wynalazek, to ten opór jest niewielki i koń, siła, z jaką koń z ziemia popycha konia do przodu, ponieważ koń odpycha się kopytami od ziemi, czy pcha ziemię w przeciwnym kierunku, pcha podłoże w przeciwnym kierunku, wystarczy, żeby ten zaprząg pojechał do przodu. No i to były właściwie takie najbardziej oczywiste zastosowania, a zarazem jakby paradoksy, może częściowo wynikające z niezrozumienia, jak działa ta zasada wzajemności oddziaływań, zasada akcji i reakcji.